오해하죠. Pani mówiła o jajku, też nie w koszulce. Że to jest młody kucharz, przynajmniej tak kucharz, na kucharz. No zobaczymy. Ale gotuje się wodę z octem? Ej nie, to jest w koszulce. To jajko wbija się do szklanki, i wtedy gotujemy tą szklankę w wodzie. Ale bez niczego? Z... tak. Oj kucharzu, no z czym się gotuje? To musi być w tej szklance. To musi być w szklance. Żeby jajko po wiedeńsku było jajkiem po wiedeńsku. Przecież jak włożymy jajko do szklanki, to je będziemy skrobać, a nie wyjmować i nie będzie dobre. Woda. I jeszcze co? Może sodowa? Można w piwie. Nie. Klasyczne jajko po wiedeńsku ma na swoim spodzie co? Nauczymy się gotować, tak? Wszyscy razem. Mamy szansę, mamy czas, jest piękne słońce, idziemy robić kotlety mielone. Słucham, pani. Nie żadnych ziół. Do kotletów mielonych po co? Wiem, że to. Ja nie słyszę. Ja muszę na mikrofon. Głośno, do mikrofonu. Co? Cebula już była? Ale jak? Chodź na to, chodź koleżanko, chodź. Zapraszamy panią, proszę mikrofon. Będzie źle, ale co będzie źle? A dlaczego będzie źle, że cebula? To źle? No, dajemy cebulę. Dajesz? Ja surową daję, ale nie wiem jak reszta. Słuchaj, kotlety surową cebulą są dobre 2 godziny po usmażeniu, a potem cebula wyje. Cebulę się powinno co zrobić? Przesmażyć! Ale nie smażę. Ale powinno się przesmażyć. Jak się kotlet smaży? Błąd, dupa. Na no koniec. Ja tak jadam. Ale nam się popierdoliło w głowach. Temperatura oleju 180 stopni. Jakiego oleju? Łosoś? Na maśle. I po minucie z każdej strony? Obracać się. Słuchajcie, może przejdziemy do domu i powiemy sobie prawdę, co to jest łosoś. Żeby tylko ścięło się chyba, żeby się ścięło. Jak się smażył? Na maśle. Tak? Naprawdę? Chyba. No i co? Dalej jak? Żeby tylko się ściął łosoś, to czyli i obracamy go. Obracamy go cały czas po minucie. Nigdy go nie obracamy. Nigdy nie obracamy polędwicy. Nie zdobasz, nie możesz. No idź już, idź, idź. Proszę bardzo. Ale to tam. Która z pan? Która z pan? Proszę. Na bardzo rozgrzanym mikrofonie. To no. Na bardzo rozgrzanym mikrofonie. To zdrowie. Brawo. Po której stronie? Brawo! Ile czasu na jednej stronie? Brawo! Moje gratulacje. Ta pani ma dużo punktów. Pani ma na imię? Karolina. Jak masz na imię? Karolina. Jakiego jesteś znaku zodiaku? Skorpion. Brawo! Cwane ludzie. Mam pytanie, a co chcesz robić w życiu? Gotować. No, chyba ci się uda. Moje gratulacje. Kiedy solisz rybę? Rybę wyjątkowo można posolić przy smażeniu. Polędwicy nie. Dziękuję bardzo. Pani zadaje pytanie. Państwo tam? Dobrze? Dobrze? Jak smażyć dobrego, schodowego z kością? W czym? Dobra, bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czasu się posmażyć, żeby... Ale no to zależy od kompleta, tak? To nie jest dobre pytanie. Ale jak posmażyć dobrego, schabowego z kością? Ma pani odpowiedź? Nie zapyta reszty.